Witam serdecznie przy mikrofonie Borys Kozielski i zapraszam do wysłuchania mojej sugestii na temat pytania, które już 165 padło w cyklu Kto Pyta Mniej Błądzi. Katarzyna pyta, może ktoś poleci dobry program do transkrypcji nagrań? Może być płatny. No więc mam dla Ciebie taki program, zaraz Ci go pokażę. Najpierw chciałbym jednak Cię zainteresować czymś, co wydaje mi się też bardzo interesujące, a mianowicie taką możliwością bezpłatnego tworzenia transkrypcji przy użyciu. Programu, który prawdopodobnie wszyscy dobrze znacie, czyli programu Google Documents. Właśnie w tym programie w tej chwili to, co jest tutaj obok, widzisz to na bieżąco, tworzy się ta transkrypcja. Można w ten sposób mówić do dyktafonu, jak gdyby do, do komputera, albo do dyktafonu na, w telefonie, i w ten, w ten sposób sobie zapisywać, tra, robić transkrypcję z tego, co się na bieżąco mówi. Ale można również uruchomić nagranie, które będzie właśnie w ten sposób też przepisywane przez Google Docs. Jak to działa? Wystarczy wejść na Google Docs, kliknąć na narzędzia, i tam odnaleźć pisanie głosowe no i włączyć po prostu pisanie głosowe z tym że nie możesz kliknąć gdzie indziej poza ten obszar bo wtedy po prostu nagranie się skończy tak jak ja teraz kliknę na przykład na inne miejsce no to już to już to nagranie tutaj jak gdyby nie jest dalej kontynuowane ale można szybko wznowić klikając ponownie na ten taki mikrofon, tutaj, który widzicie, on z boku jest, prawda? I można go sobie umieścić w innym miejscu. Oczywiście to jest, to jest wszystko zależne od tego programu. Ale nie o tym programie chciałem ci powiedzieć, bo no, mamy w tej chwili wysyp, naprawdę olbrzymi wysyp, różnych, różnych pomysłów na to, jak, jak robić transkrypcję. I tak czekam na moment, kiedy, kiedy już hostingi podcastowe zajmą się tym za, nami, za, za nas, że one będą robić transkrypcję. Jeśli tylko sobie zażyczymy, włączymy sobie, zrób mi transkrypcję, i wtedy prawdopodobnie hostingi podcastowe będą to robić. To już niedługo, może za rok, może za dwa lata, takie coś nastąpi. No na razie. Obserwujemy olbrzymi wysyp dużych firm, które próbują, znaczy nowych firm, które próbują na tym, na tym zarobić. I takim najciekawszym pomysłem, na, do którego chciałbym Cię zachęcić i zaproponować Ci skorzystanie z niego, jest program, który można nazwać My Good Tape. No, ja go tak roboczo nazwałem, bo, bo on się tak nie nazywa. To jest po prostu strona internetowa. Która, która ma ten, ten właśnie adres więc wchodząc na stronę mygoodtape może pokażę Ci ten adres tutaj bliziutko żeby, żeby było go widać dokładnie mygoodtape.com znajdujesz się na takiej stronie no i właśnie teraz tutaj ja jestem już na tej stronie któryś raz no i dostałem informację, że że już nie mam dostępu do, do, kolejnego, do kolejnej transkrypcji, dlatego że już wykorzystałem trzy miesięczne transkrypcje. Więc to jest pierwsze takie zastrzeżenie: to jest bezpłatny serwis, ale z ograniczeniem do trzech. Miesięcznie transkrypcji. No więc, y, oczywiście, to jest rejestrowane na jednego e-maila, więc można po prostu otworzyć to jako inny, nowy użytkownik albo upgradeować, tak jak pytasz o to, ile to kosztuje. Niestety, to nie jest takie tanie, bo to 9 jak na polskie warunki. 9 euro. Za pierwszy miesiąc, a za kolejne 15 euro miesięcznie opłat jest. Także to jest naprawdę całkiem sporo. I, no, i ja znalazłem na razie taką metodę, żeby korzystać z tego nadal. To po prostu wykorzystuję te wszystkie e-maile, które mam, żeby zrobić transkrypcję w kolejnym, żeby te trzy miesięcznie wystarczyły mi, które tutaj są bezpłatnie zaproponowane. No, i jak się robi transkrypcję, tutaj dodaje się po prostu plik. I, I wybierając ten plik, zaczyna MyGoodTape tworzyć transkrypcję, i dzięki temu otrzymujemy trzy rodzaje plików. Jeden tekstowy, znaczy wszystkie są tekstowe, tylko że jeden z nich ma rozszerzenie SRT, które bardzo może się przydać do umieszczania tej transkrypcji potem na YouTube. Więc myślę, że to jest to, co jest godne polecenia w tej chwili. Natomiast są oczywiście rozwiązania też programowe, to znaczy można pobrać sobie program, on się nazywa Whisper bodajże, i zainstalować na swoim komputerze, albo uruchomić na swoim komputerze. Ja tego nie doszedłem do tego, ponieważ zupełnie mi wystarcza właśnie MyGoodTape, który robi to bardzo sprawnie, bardzo dobrze. Niewiele poprawek muszę wnosić po nim. Jeśli jesteś zainteresowana takim rozwiązaniem programistycznym, które zainstalujesz sobie na komputerze, no to muszę cię odesłać gdzie indziej. Ja korzystam z tych nowoczesnych narzędzi, które są dostępne przez internet bezpośrednio. To wszystko już w takim razie. Mam nadzieję, że Ci to pomogło. Dziękuję za Twoje pytanie i do usłyszenia w następnym razem.